Boże, kochani, witam wszystkich, kto mnie nie zna, nazywam się Łukasz Popiołek, jestem pastorem kościoła Bożego Królestwa w mieście, który jest prawdziwą stolicą Polski, czyli Kraków. Żartuję. Ja studiowałam w Krakowie, jestem sercem. Dobrze. Okej. Kochani, mam dla was krótkie poselstwo, zanim zaczniemy usługiwać uzdrowieniem i uwolnieniem. Chciałem powiedzieć taką ważną rzecz. Taki klucz do przyjęcia uwolnienia. Tak osobiście wierzę w to, że jakby to, co powiem, dla niektórych może być wystarczające, żeby przyjąć uzdrowienie tam, gdzie siedzicie. Że może nawet nie będziecie musieli wstawać tutaj do przodu, tylko zrozumiecie coś, przyjmiecie to i uzdrowienie się zamanifestuje. Cóż, co to będzie? Teraz się okaże, na razie wam nie powiem. Chcę przeczytać trzy fragmenty z Ewangelii, które mówią o tym, jak ludzie zostali uzdrowieni. I żeby przechodzić do rzeczy, wiem, że już jest późno, już porządna porcja wiedzy została nam przekazana, więc żeby nie owijać bawełnę, albo obwijać bawełnę, mówi król Julian, do rzeczy. Pierwsze, Ewangelia Marka, drugi rozdział, od 1 do 4 wersetu. A po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum, mowa oczywiście o Jezusie, i usłyszano, że jest w domu. I zaraz zeszło się wielu ludzi, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami i głosił im Słowo Boże. Wtedy przyszli do Niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go 4 ludzi. A gdy nie mieli do Niego, gdy nie mogli do Niego podejść z powodu tłumu, odkryli dach nad miejscem, gdzie był Jezus, wyłamali go, mowa o dachu, tak? Odkryli dach, wyłamali go i spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany. Nie będę czytał dalej, bo każdy z was wie, jak zakończyła się ta historia. Historia zakończyła się tak, że ten sparaliżowany został uzdrowiony przez Jezusa, tak? W ogóle każdy człowiek, który przyszedł do Jezusa, został uzdrowiony. Ale teraz chcę powiedzieć coś na temat postawy tych ludzi, którzy przychodzili do Jezusa. Ci ludzie rozebrali dach, zdemontowali komuś dom, tak? Żeby pomóc człowiekowi. Wyobraźcie sobie tutaj, na tej sali, pełno ludzi. Tak, że nie można, że już nie ma gdzie wstanąć. I przychodzi tam jakaś ekipa z człowiekiem, który jest bardzo chory. Są tak zdesperowani, że mają piłę motorową i tną tutaj te drzwi, żeby się dostać na salę. Co to pokazuje? Tacy ludzie to są ludzie zdesperowani. Amen? Oni musieli być zdesperowani. Musiało im bardzo na tym zależeć. I to jest bardzo ważna myśl. Musiało im na tym zależeć, skoro zrobili taką rzecz. Druga rzecz, też Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 46 do 50. I przyszli do Jerycha, a gdy on wychodził z Jerycha ze swoimi uczniami oraz mnóstwem ludzi, ślepy Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze żebrząc. A słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I wielu nakazywało mu milczeć, lecz gdy on tym głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, wtedy Jezus zatrzymał się i kazał go zawołać. Zawołali więc ślepego i powiedzieli do niego: ufaj, wstań, woła cię. A on, czyli ten Bartymeusz, a on zrzucił swój płaszcz, wstał i przyszedł do Jezusa. I chcę zwrócić uwagę na ten ostatni werset, to ostatnie zdanie, że ten Bartymeusz zrzucił płaszcz i podszedł do Jezusa. Ten płaszcz jest ciekawy. W ogóle się kiedyś zastanawiałem, jak to jest, że ten Marek, który pisał Ewangelię, chciało mu się napisać, jakby chciało mu się marnować miejsce na papirusie, który wcześniej był drogi, na taki szczegół, jak płaszcz. Kogo to obchodzi, że on zrzucił płaszcz? A no, w tamtym czasie taki żebrak, bardzo często było tak, że ten płaszcz, który on miał, to było wszystko, co posiadał. Bardzo możliwe, nie ma tego wprost napisanego w Biblii, ale bardzo możliwe, że ten płaszcz to było jego siedzenie, to było jego łóżko, może nawet dach nad głową. Mogło tak być.
I on to, co miał, zostawił. Można by zaryzykować stwierdzenie, że wszystko to, co posiadał, jakieś takie rzeczy, które można byłoby określić jako dobra materialne, zostawił i pobiegł do Jezusa. Po co? Po uzdrowienie. Bo był zdesperowany uzdrowieniem. Chciał też być zdesperowany tym, żeby przyjąć uzdrowienie. Musiał być zdesperowany, skoro zaryzykował, bo to była jakaś forma ryzyka, tak? Druga rzecz, trzecia. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 43-45. A kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy całe swe mienie, a żaden nie mógł jej uleczyć, podeszła z tyłu, dotknęła brzegu jego szaty i natychmiast ustał jej krwotok. Wtedy Jezus zapytał, kto mnie dotknął? A gdy wszyscy się wybierali, Piotr i ci, którzy z nim byli, powiedzieli: Mistrzu, ludzie się do ciebie cisną i tłoczą, a ty pytasz, kto mnie dotknął? Znów trzecia historia, w której jest taka rzecz. Jest tłum ludzi, który napiera na Jezusa, tak? I w tym tłumie ludzi jest jedna kobieta, która miała problemy takie, że miała krwotok, tak? Krew wypływała z jej ciała. I teraz, biorąc pod uwagę czasy i raczej to, że oni byli Żydami, tak? I żyli według prawa mojżeszowego, to umówmy się, tak przynajmniej powinni żyć, tak? Ona jako kobieta, która miała krwotok, tak naprawdę narażała się, ponieważ ona była uważana za osobę nieczystą i osoby, które jej dotknęły, też uważane były za osobę nieczystą. Jest to opisane w Księdze Kapłańskiej, gdzie jest opisane prawo mojżeszowe. Więc ona tak naprawdę naraziła się na złamanie, nagięcie prawa w tamtym czasie. Mogła mieć z tego powodu jakieś konsekwencje. Naraziła się na to. Bo ona i każdy, kto jej dotknął, tak w dużym uproszczeniu, przekładając to na nasze realia, powinni być w kwarantannie. Tak? Tam jest prawie w Księdze Kapłańskiej jest napisane, że ona powinna być, że na przykład ktoś jest nieczysty aż do wieczora, albo przez 7 dni jest uważany jako nieczysty, albo że musi swoje rzeczy wybrać. Więc ona także zaryzykowała. Przeciskała się przez tych ludzi, dotykała ich, łamała tym samym prawo mojżeszowe. Dlaczego tak było? No musiało tak być, ponieważ była zdesperowana. 12 lat cierpiała na to i była zdesperowana. Dlaczego? No bo się naraziła. Jak ktoś się naraża, to znaczy, że mu zależy. Prawda? To jest taki... Znowu, nie mam tego wprost w Biblii, ale to jest naturalna kolej rzeczy. Zależało jej. Wszystkie te trzy osoby zostały uzdrowione, tak? Ponieważ Jezus chce uzdrowić każdą osobę, tu i teraz. Nie ma żadnego powodu, dla którego uzdrowienie z Bożej perspektywy miałoby nastąpić w twoim życiu jutro. To jest bez sensu. Nie ma takich rzeczy. Bóg chce, żebyś był zdrowy dzisiaj. Amen? Amen. I teraz wszystkie te trzy osoby, które zostały uzdrowione przez Jezusa, pragnęły. Pragnęły, dlatego były gotowe zaryzykować. Były gotowe się poświęcić, były gotowe coś stracić, ponieważ pragnęły. I teraz absolutnie nie chcę powiedzieć coś takiego, że jak chcesz przyjąć uzdrowienie, to musisz w jakiś sposób ryzykować. Nie, nie o to mi chodzi. W ogóle nie o to mi chodzi. Chodzi mi o pragnienie. Pragnienie jest bardzo ważną rzeczą. Wiara jest bardzo ważna, ale pragnienie też jest bardzo ważne. No bo po co ci wierzyć o coś, na czym ci nie zależy? Prawda? Po co ci wierzyć o coś, na czym ci nie zależy? Miej to pragnienie. Pragnienie jest jak dziura w twoim wnętrzu. Im większe pragnienie, tym większa dziura. A raz im większa dziura, tym więcej się tam zmieści. Tak? Im większa głębia, tym więcej rzeczy możesz tam załadować. To jest zasada. To jest prawo, można powiedzieć, prawo duchowe. Bądź taką osobą. Jeśli masz w sobie jakąkolwiek formę choroby, zniewolenia, pragnij tego uzdrowienia. Twój czas, twoje życie jest zbyt cenne, żebyś się bujał z jakąkolwiek chorobą. Uznaj, że to jest ważne, żeby się tej choroby pozbyć. Nie marnuj swojego czasu. Zapragnij uzdrowienia.
Zapragnij tego uzdrowienia. I teraz chcę powiedzieć o takich dwóch rzeczach, które nieraz tłumią, gaszą to pragnienie. Jedna rzecz to jest taka, że okej, jestem chory, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że a jakoś to będzie. Albo mam inną opcję. Mam inną opcję. Po prostu. Ja kiedyś, opowiem wam historię, jak się wybrałem na rysy. Parę lat temu wybrałem się z moimi znajomymi zdobyć najwyższy szczyt w Polsce. Poszedłem tam w ogóle w glanach, co jest bardzo złym pomysłem. Jak już zanim dotarliśmy do Morskiego Oka, gdzie tak naprawdę droga była płaska i w większości wyasfaltowana, już miałem obtarte kostki. Ale szliśmy dalej i w pewnym momencie kolano tak bardzo, coś mi strzeliło w kolanie. Ból był tak silny, że poczułem, jakby mi jakiś pręt przeszył od kolana do głowy. Było to tak silne, że każdy, nawet najdrobniejszy ruch, to był naprawdę duży ból. Ja sobie myślę, nie zawrócę się z powrotem. Może była to, nie wiem, 1/3 drogi na sam szczyt. Nie zawrócę się z powrotem. Nie będę siedział w Morskim Okiem, czekał cały dzień, aż reszta ekipy zejdzie. Położyłem rękę, bardzo mi zależało na tym, żeby iść dalej. Położyłem rękę na to kolano. Mówię, ból, wynoś się, kolano, jesteś zdrowy. I idę dalej. I faktycznie ból minął. Od tak ból minął. Idziemy dalej. Jesteśmy gdzieś, jeszcze przed szczytem. Mało, że było, 2/3 tej drogi. Znowu to samo. Ból taki, że nie byłem w stanie ruszać. A to wiecie, to już była taka wysokość, że gdyby ten ból nie minął, to prawdopodobnie musieliby wzywać ośmigłowiec, żeby mnie stamtąd mogli w jakiś sposób ewakuować. Bo nawet najdrobniejszy ruch to był naprawdę ogromny ból. Więc tak samo zgromiłem ten ból i on odszedł za wytrknięciem. Zdobyliśmy szczyt. Schodzimy na dół i jesteśmy już blisko Morskiego Oka, czyli jest ten taki totalnie najtrudniejszy kawałek. Przeszliśmy już. I znowu to kolano się odezwało. Znowu zaczęło boleć. Ale co ja sobie wtedy pomyślałem? Okej, znowu boli, pomodlę się, ale taka myśl. A w sumie to teraz to już jakoś dojdę. Jakoś, nawet jak nie będzie uzdrowienia, to jakoś to kuśtyka, bo już jest naprawdę blisko. I słuchajcie, modliłem się i nic nie było. Noga mnie bardzo, bardzo, bardzo bolała. Do tego stopnia, że jak doszliśmy już do auta, to w tym aucie siedząc, nawet jak auto wjechało na dziurę, to był ogromny ból dla mnie. Ale zostawiłem sobie taką furtkę i powiedziałem, dobra, już jakoś tam będzie. No i było tak, że zajechałem z bólem kolana, który trwał tam chyba jeszcze 2 czy 3 dni. Zostawiłem sobie furtkę, a jakoś tam będzie. Jak nawróciłem się i zacząłem zgłębiać te tematy związane z uzdrowieniem, to sobie myślałem, to fajnie, to mam jakieś takie niedociągnięcia w ciele, to sobie powierzę, o to pomodlę się i sobie to pousuwam. Ja myślę, na przykład łupież mam, to będę się modlił o łupież. Jak się modlę i nic z tego nie wychodzi. I tak mówię, Boże, o co chodzi? I miałem takie przekonanie, że mówię, bo tak naprawdę to średnio mi na tym zależy. No to łupież sobie może być. Poza tym teraz problem z ubierzem załatwiłem golarką do włosów. Ale wiedziałem to, że po prostu modliłem się, ale średnio mi na tym zależało. I nie było manifestacji uzdrowienia. Po prostu. Smith Wigglesworth prorokował, to było pewnie jakieś 100 lat temu w dużym zaokrągleniu, że w przyszłości chrześcijan będzie trudniej uzdrawiać, ponieważ będą mieć wiele opcji. I niestety to się dzieje. Ja sam jestem tego przykładem, że ja sam tak podchodziłem do pewnych rzeczy. Mam dużo różnych opcji i dlatego ciężko jest być zdeterminowanym, ciężko być z takim zawziętym do tego, aby przyjąć uzdrowienie od Boga. Ono jest, ale potrzebujemy tego chcieć, potrzebujemy tego pragnąć. Więc jedno to jest to, że mamy jakąś inną opcję. Jakiś tam skalpel, tabletka, zastrzyk, albo po prostu sobie przeżyję tą jakąś chorobę. Nie jest tak źle.
Trochę boli, ale nie jest aż tak, że... A jedna rzecz to jest też taka, która potrafi stłumić to pragnienie, że ta choroba coś nam daje. To może być trudne dla kogoś do przyjęcia, ale prawda jest taka, że niektórzy ludzie tak funkcjonują. Że okej, jestem chory i chciałbym być zdrowy, ale z drugiej strony ta choroba daje mi jakieś korzyści. Ja sam przecież już tak byłem wychowywany od najmłodszych lat. Nie lubiłem chodzić do szkoły, tak? A musiałem, ale nie lubiłem. Więc jak mi się zdarzyło przeziębienie, to wiedziałem, że tam tydzień poleżę sobie w domu i mi to przejdzie, tak? Nie bałem się tej choroby. Ale było fajnie, bo mamusia przychodziła ze słodkim syropkiem, podstawiała mi rosołek, tak? Nie musiałem chodzić do szkoły, to był największy plus tego wszystkiego. To, że taki trochę byłem osłabiony i tak dalej, to w ogóle było do przejścia. Tak? Fajne było to, że nie musiałem chodzić do buty. Miałem tydzień wolnego. Dawało mi to jakąś korzyść. A później jak zacząłem pracować na etat, pracować w pracy, której tak średnio lubiłem, no to zdarzyło się jakieś przeziębienie. Spoko, normalne przeziębienie. Idę sobie do lekarza bez problemu, mam jakąś tam temperaturę. Pójdę do lekarza bez problemu, tam mi N4, kasa na konto i tak spływa, a sobie siedzę w domu. Tak? I tak się człowiek przyzwyczaja do tych rzeczy. Niektórzy ludzie, to znam jakby z pracy duszpasterskiej, że na przykład ludzie z jednej strony przychodzą po pomoc, a z drugiej strony chcą trwać w tej chorobie, no bo jest ktoś, kto się o nich modli, kto się zajmuje tą osobą. Jedna taka osoba się otarła o nasz kościół, która, słuchajcie, udawała manifestację, że demony z niej wychodzą. Bo bardzo chciała, żeby często się z nią widywać, żeby ją często zapraszać do domu. To są oczywiście takie skrajne przykłady, tak? Ale tacy ludzie są. Chcą, żeby się nimi troszczyć, opiekować. A jak wyzdrowieją, no to co? To już nie będzie tych modlitw, już nie będzie tych spotkań. Już nie mówiąc o rencie. Co zrobisz z rentą? Jak ty będziesz żył? jak ci rentę odbiorą? To są realne problemy. I teraz, żeby nie przedłużać. Jeśli w sobie odnajdujesz takie rzeczy, że z jednej strony chcesz być zdrowa, z drugiej strony widzisz w sobie jakiś taki haczyk, jakieś takie ale, to pozbądź się tego. Pozbądź się tego, proszę cię. Jesteś zbyt cenny, twoje życie jest zbyt wartościowe, świat ginie, potrzebuje naszej pomocy, więc zostaw tą chorobę, nawet jeśli ona ci coś daje, nawet jeśli sobie jakoś tak dajesz sobie radę z tą chorobą, jak się jej pozbędziesz, to sobie będziesz lepiej dawał radę. Po prostu. Pozbądź się tego. Jezus Chrystus zapłacił ogromną cenę, abyś był zdrowy. Więc nie marnuj tego. Nie pozwalaj sobie na jakiekolwiek... Ale ta choroba to coś tam. Nie, choroba to choroba. To jest twój wróg, który ma cię spowolnić, który ma cię w jakiś sposób okradać z czegoś. Pozbądź się tego. To jest twój wróg. Nie dawaj sobie furtki. Zapragnij tego. Ok? Dobrze. Jeśli możecie coś już zacząć grać, to bardzo proszę. Proszę tutaj ewangelistów, osoby, które mają doświadczenie w tym, żeby się modlić o chorych, aby podeszli tutaj do przodu. A jeśli jesteś taką osobą, że to, co mówię, odnajdujesz się w tym i znalazłeś sobie gdzieś taki diabelski przyczółek, to po prostu spokutuj z tego. To jest bardzo proste. Spokutuj, powiedz, że uznajesz to coś już, że uznajesz, że nie chcesz tego czegoś. Nie chcesz tych profitów, nie chcesz być w kompromisie, chcesz po prostu być zdrowy. Podejmij tą decyzję. Bądź jak ta trójka, która jest opisana w Ewangeliach. Bądź jak ci ludzie. Bądź zdesperowany. Uznaj, że jesteś cenny, że twoje życie jest cenne, twoje zdrowie jest cenne. Krew
Chrystusa została przelana za twoje zdrowie. I przyjdź, albo nawet weź, w ogóle może zrób tak, że przyjdź ty sam do Boga, nawet nie tutaj na środek, ale ty sam przyjdź do Boga. I powiedz, nienawidzę tej choroby, Boże. I przyjmuję uzdrowienie teraz. Teraz przyjmuję uzdrowienie. Jeszcze wam jedną rzecz powiem. W środę wieczorem nasz synek Mateusz rozchorował się i to tak mocno. Miał ponad 40 stopni gorączki. Modliliśmy się. Budzimy się w czwartek rano i nie poprawiło mu się. I takie myśli, za dwa dni prowadzisz spotkanie uzdrowieńczo-uwolnieniowe, a ty się modlisz za syna, a on ma 40 stopni gorączki. A w dodatku, jeszcze w czwartek rano, oprócz tego zaczął mieć taki katar, że widać było, że to było takie bakteryjne i zaczął od tego bardzo boleć głowa. No, co robimy? Modlę się, ponieważ wiem, że Jezus ma dla niego uzdrowienie. To uzdrowienie już zostało, wszystko co potrzeba do tego uzdrowienia zostało dokonane 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Tak? Więc co robimy? Po prostu modlę się dalej i wierzę w to, że prawdą jest to, że on jest zdrowy, a nie to, że on jest chory. Mimo to, że symptomy pokazują, że jest chory, tak? Moje zmysły podpowiadają mi, no człowieku, on jest chory. Jak ty chcesz jechać z tym kimś? Jak ty chcesz jechać z takim dzieckiem? Podjęliśmy decyzję, że jedziemy. Ponieważ chcę być tutaj. W piątek rano mieliśmy spotkanie dla pastorów. Chciałem być na tym spotkaniu. Tak? Bo mi na tym zależy. Więc pomyślałem sobie, diabeł nie będzie mnie okradał z tego spotkania chorobą. Więc podjęliśmy decyzję, że jedziemy. Mieliśmy hotel już zamówiony w czwartek wieczorem. Z tą gorączką zabraliśmy go do auta. Wyjechaliśmy o 17 z Krakowa, a on, Mateuszek, dopiero o 15 wstał z łóżka. Po prostu nie był w stanie wstać z łóżka. Cały czas gorączkował i się bardzo słabo czuł. A to jest jeden z bardziej ruchliwych dzieci, jakie kiedykolwiek widziałem. Jechaliśmy do Warszawy, nie wyzdrowiał. Co robimy? Co jest w mojej głowie? To, że on nie wyzdrowiał, to nie zmienia faktu, że w ranach i sercach Chrystusa jest jego uzdrowienie teraz, tak? Moje zmysły mi podpowiadają, wleczesz dziecko tak długo, 4 godziny trasą, on jest chory. Ale z drugiej strony, moje serce mi podpowiada, nie, Chrystus zapłaci już za jego uzdrowienie, koniec, kropka. Przyjechaliśmy do Warszawy, w ogóle bardzo dobrze zniósł tą podróż. Świetnie, w ogóle nie marudził, nie narzekał, miał bardzo dobry czas. W piątek rano obudziliśmy się, Mateuszek jest zdrowy. Nie miał gorączki, kataru nie miał, taki, który normalnie takie rzeczy, tak dobry tydzień muszą trwać, żeby się to tak samoczynnie, po prostu, żeby człowiek wyzdrowiał. Jedyne, co dawaliśmy mu, to jakiś syropek na zbicie temperatury, bo nie chcieliśmy, żeby się męczył. I przyjął uzdrowienie w piątek. Dlaczego? Bo prawda zwycięża. Zawsze zwycięża. Chyba, że ktoś się podda. Chyba, że komuś nie zależy. Tak? Więc bądź takim, żeby ci zależało. Prawda jest taka, że twoja choroba już jest załatwiona. Uznaj to, bądź takim prostakiem w wierze, że to jest prawda. I koniec. I koniec. I tak jak siedzisz, możesz po prostu uznać, że to coś uznajesz za prawdę, że Jezus cię już uzdrowił i weź to uzdrowienie i można iść do domu. A jeśli chcesz, żeby się o ciebie jednak pomodlić, bo to jest dobra rzecz, tak? Jeśli ty nie czujesz, że jesteś w takim miejscu, żeby wziąć uzdrowienie, to podejdź tutaj do tych ludzi, którzy są i zaufaj, że oni też wiedzą, co robią i oni są w stanie uwolnić namaszczenie do uzdrowienia. Okej? Okay? Ktoś z was, którzy tutaj jesteście z przodu, macie słowo wiedzy albo jakieś słowo prorocze odnośnie jakichś chorób, które tutaj macie, które mają ludzie, to też weźcie mikrofon albo podejdźcie do mnie, to ja to powtórzę.
Stańcie proszę, przyjaciele. Zwapnienie w mózgu? Zwapnienie w mózgu. Stańcie w osiem, módlcie się. Zwapnienie w mózgu. Jeśli ktoś ma taką, taki problem, to podejście tutaj. Myśli, nie można się zmienić. Każda osoba... Aha, że nie możesz się zmienić, masz bardzo ciężkie myśli. Nie czekaj, nie czekaj, podchodź. Możecie już tak na dobrze się... Podchodźcie do ludzi, podchodźcie do ludzi. Aleluja. Dobrze, z wątrobą. Jeśli ktoś ma problem z wątrobą, to podejdźcie też tutaj.
Jakieś depresyjne myśli. Podejdź. Thank you.
Nie zachorowałeś jeszcze na to. Ale boisz się, że jakaś konkretna choroba przyjdzie do ciebie, bo na przykład ktoś z rodziny od ciebie chorował. I masz takie myśli. To po prostu musisz zrobić prostą rzecz. Bardzo prostą rzecz. Wytrwać w tym. Uznaj te myśli za kłamstwo. Nie pozwalaj sobie na rozważanie tego, że ludzie w twoim środowisku na coś chorują. Nie pozwalaj sobie na rozważanie tego, że możesz mieć jakąś chorobę pokoleniową. Nie pozwalaj sobie, żeby takie myśli krążyły ci po głowie. Bo one zasiają ziarno lęku, na które diabeł bardzo chętnie przyjdzie. Nie dopuszczaj do siebie takich rzeczy. Śmierć Chrystusa jest ponad wady genetyczne, ponad jakieś problemy w środowisku, w którym jesteś, może problemy w pracy, w której jesteś, może to jest jakaś praca szkodliwa. Boże uzdrowienie jest ponad takie rzeczy, ponad choroby genetyczne. Kolejna rzecz, ból w prawym biodrze. Prawe biodro, boli cię. Tam jest miza, może ci do mizy Jaruszewskiej powieść.
Asia w białym swetrze. Ona się od ciebie pomogli. Dostaniesz dalej od zimu. Nie ma żadnej przeszkody do tego, żebyś dostał ten dar dzisiaj. Żadnej przeszkody. Jeśli jesteś narodzony na nowo, chcesz tego, to nic więcej ci nie potrzeba. Sebastiana, wydaliście.
się boi śmierci, aż lęk przed śmiercią, to podejdź do Mateusza. Tutaj. Serce masz problemy, podejdź tutaj do Asi. Asia jest tutaj po mojej prawej stronie pod ścianą. Kto tak ma, nie podejdzie do Asi. Thank you.
Asia. Podszedłeś tutaj do przodu, aby wziąć uzdrowienie, uwolnienie, ale w twoim ciele nie czujesz żadnej zmiany. Wydaje ci się, że nic się nie wydarzyło. To wciąż prawda jest taka sama. W Chrystusie, w Jego ranach i sicach zostałeś już uzdrowiony. Trzymaj się tej prostej rzeczy. Nieważne, że zmysły ci coś podpowiadają. Ważne, że Jezus umarł za to, żebyś był zdrowy. Trzymaj się tej prostej rzeczy. A jeśli czujesz częściową poprawę, widzisz, że coś się zmieniło, lepiej funkcjonuje coś w twoim ciele, coś w twojej duszy, to nie skupiaj się na tym, co jeszcze zostało. Wdzięczność do Boga za to, co zostało już zmienione. Myśl o tym, co się już wydarzyło, a nie o tym, co jest jeszcze do zrobienia. To będzie budowało twoją wiarę. Wdzięczność do Boga za to, co już do tej pory dla ciebie zrobił. Buduje twoją wiarę. Trzymaj się tego. Sytuację, gdzie modliłem się o siebie samego i zostałem uzdrowiony. A były takie sytuacje, że się też modliłem o siebie i nie zostałem uzdrowiony. I teraz mogę myśleć o jednym i o drugim, ale ja wolę myśleć o tych sytuacjach, w których uzdrowienie się zamanifestowało. Dlaczego mam myśleć o tym, co mi się nie udało? Ja myślę o tym, co się udało, to buduje moją wiarę. Jeśli jedna, druga, trzecia rzecz odeszła, to kolejne też muszą. Bo Jezus się nie zmienia. Jezus jest taki sam dzisiaj, jaki był kilka lat wcześniej. Nie skupiaj się na tych brakach. Jak pójdziesz do domu, nie rób tego jednorazowo, ale miej w sobie taką wdzięczność do Boga za to coś, co już zostało zrobione, za to coś, czego doświadczyłeś. Prosta rzecz, ale dużo zmienia. Dobrze, czy jeszcze ktoś tu czeka? Jeszcze ktoś czeka po uzdrowienie? Ręka do góry.
uświadamiasz sobie, że to nie dzięki Tobie, nie dzięki modlitwie, ale po prostu dzięki temu, co zrobił Jezus. Ty już masz na siebie uzdrowienie. Kolejny piękny, 30 dzień. Rok po groszku.